Sobota, 8 lipca, godzina 8 rano. Dzień dobry. Moje urodziny. Idziemy w nieznane. Powiedziałam Tedzinowi, że mam je gdzieś zabrać w ramach prezentu urodzinowego i gdzieś mnie zabiera. Gdzie mnie zabiera, nie wiem. Zobaczymy na miejscu i ja was zabieram z nami. Mieliśmy wyjść o 7.30, już jest po 8.00. Spóźniamy się z powodu osoby, której imienia nie wymienię, ale imię zaczyna się na T, a kończy się na Dzin. To chyba się domyślacie. TJ. Jaki szczęśliwy, nie wie o czym mówimy. No dobra, to widzimy się za jakiś czas. Dobra. Tydzień powiedział, że to co będziemy robić będzie trudniejsze niż spacer, ale lżejsze niż ćwiczenie na siłowni i wierzę mu w to, ponieważ powiedziałam, że ja nie chcę ćwiczyć, nie chcę biegać, nie chcę chodzić po górach, chociaż po górach chodzić w takiej pogodzie to jest masakra. 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 Idziemy dalej, nadal nie wiem gdzie idziemy, ale zobaczymy. I już wiem gdzie idziemy. Wystarczyło, że wysiedliśmy na Chamsili, opcje były dwie. Albo Lotte Tower, czyli ten najwyższy budynek w Korei, który niedawno otwarto. Albo Lotte World, czyli taki park rozrywki. I okazało się, że idziemy do Lotte Worldu. Nigdy nie byłam. Takiego miejsca musimy mieć opaski. Wiadomo, że musimy mieć opaski, prawda? Potrzebujemy opasek. To jest mus w miejscu takim jak Lotte World. Lotte World Master. Tedzin powiedział, że zakręci bardzo szybko i zakręcił tak, że myślał, że zwymiotuje. Lotte World Master. O, to jest bardzo. Murago? He is beautiful food. 왠지. 빨리 가자. 야, 뭐야 이게? 뭐야 이게? 야!
plusem takich miejsc jest to, że są olbrzymie kolejki. To za nami to jest cała kolejka. I teraz czekamy na jakąś przejażdżkę i mamy czekać godzinę podobno. I tak jest i tutaj, w Lotte World i w Everlandzie podobno. Dni robocze. Już prawie jesteśmy. Już prawie wsiadamy. Nie wiem, czy coś było widać, ale o, widzicie, jestem cała mokra. Ale było fajnie, tylko że takie dwa zjazdy duże były. Było fajnie. Czekaliśmy godzinę, sama podróż tą łódką trwała może 2 minuty. Ale było fajnie. Ogólnie tutaj jest fajnie. Wszystko jest fajnie, tylko to czekanie w tych kolejkach jest po prostu najgorsze. Ktoś mnie chyba pytał o harcerzy w Korei. Mam wrażenie, że to są jacyś harcerze koreańscy. Mają nawet plakietki z Koreą na ramionach. Cały Lotte World na balonie. Nasz balon. I kolejne kolejkowanie, idziemy na Sinbada. Czekamy. Kidarigo itogo. Czekamy. Wsiadamy. Zginiemy naprawdę. Tutaj nie ma długiej kolejki, bo wszyscy się boją podobno. To jest ta wieża, która tam potem spada, nie? Właśnie zeszliśmy z tego dropu. No więc mega jesteś wysoko, więc myślę, że jesteś nad jeziorem dokładnie, bo to jest w ogóle na jeziorze zbudowane wszystko. I jak już to spada, jak to spada, to czuję się jakbyś w ogóle wnętrzności się nie miało. Wszystko ci tak podchodzi. Ale było zarąbiście. Mega. Ogólnie tydzień mnie tu wziął, bo myślał, że ja się będę wszystkiego bać i będę krzyczeć. I że on z tego będzie miał polew. Niestety nie udało się, bo mi się to wszystko podoba. Wydaje, że to jest straszniejsze od Widinga. Ja nic nie mówię, ale to się obraca do góry nogami non-stop. Okej, to było straszne. I ten
nie dojechaliśmy. No. Dziękuję. Nie ma za to. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcjach. Miło mi, że byliście ze mną w ten specjalny dla mnie dzień. I do zobaczenia następnym razem. Pa, pa. Aruba. Jimin and Hanmadi. Jimin and Hanmadi. Jimin and Hanmadi. Aruba. What a joy! Aruba. Come on. That's a good bit.